dziewczyny. Cześć Sławka. Cześć. Witajcie. Sława Boże. Cześć. Dzień dobry. Witam obywateli RP. Witamy, witamy. O której zaczynamy? Punkt 16, punkt tak 16, jak w całej Polsce. Zawsze punktualnie. Obywatele zawsze na miejscu i zawsze punktualnie. Ile lat już tutaj stoicie? Ile lat już tutaj stoicie? No, zaczęliśmy w październiku 2017 z inicjatywy Irka Janaszaka, koordynatora grupy, który w tej chwili swoje manifestacje prowadzi we wtorki o 18 pod sądem w Gdyni. Natomiast my w takim składzie, pod moim przewodnictwem jako koordynatora, jesteśmy tutaj od listopada zeszłego roku, każdą niedzielę. Wspaniale. I zapraszamy wszystkich, tak? Na godzinę? 18 co niedzielę. Wtorki Gdynia, środa Wejherowa. Super. Czy będzie tutaj dzisiaj z nami jakiś sędzia? Są sędziowie, tak? Dzień dobry. Witamy przewodniczącą Pomorskiego KOD-u. Jesteście współorganizatorami tutaj dzisiejszej uroczystości. A dokładnie kto organizuje? Organizuje Obywatele RP i Komitet Obrony Demokracji. Na inicjatywę? Jest inicjatorem. Tak jest. Justycji. Ludzie się można zbierają? Powiedzieć organizatorem również. Takim mentalnym. Tak jest. Duchowym. Biegnąc tutaj, bo biegłam, zauważyłam naprawdę wielu ludzi, którzy podążają tutaj z flagami. Myślę, że ważna sprawa i przed każdym sądem, a w miejscowościach, w których nie ma sądu, gdzieś pod urzędami miejskimi, na przykład, czy gminnymi, wszyscy, którym na sercu leży niezależność sądów i niezawisłość sędziów, będą tutaj dzisiaj z nami. Zaczynamy punktualnie o 16, więc lada moment. Mamy tutaj wiceprezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Grzelaka. W tłumie wypatrzyłam wielu sędziów. Będzie dzisiaj z nami adwokatów. Cześć. Także bądźcie tutaj z nami, udostępniajcie Gdańsk, miasto wolności. Jak zwykle wiatr wieje od morza i ten wiatr zmian oby się już rozpoczął wkrótce. Cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć. Zgodzimy na wieś. Przepraszam cię, jak będę tu przeszkadzała, to nie będę przeszkadzała. No w razie gdzieś tutaj z boku, tak? Bo chciałabym dobrze nagrywać też głos. Rozpoczynamy, mamy już 16, tak? Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się tutaj w ten zimowy, już zimowy, jeszcze nie jesienny, zimny wieczór. Ja się nazywam Ewa Topór-Nawarecka i wraz z Przemkiem Janasem poprowadzę dzisiejsze wydarzenie. Wydarzenie jest zorganizowane, zainicjowane przez Stowarzyszenie Sędziów Justicja. Przemku, oddam Tobie głos, proszę powiedz, jak chcę się tym spotkaniu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy jak co niedzielę, tylko wszystko jest troszkę inaczej. Po pierwsze jest nas więcej, po drugie jest to godzina 16, a nie 18. Po trzecie inicjatorem jest Justitia. Spotykamy się w związku z strzykanami, które dotknęły pana sędziego z Olsztyna, pana Pawła Juszczyszyna. Za chwilę przejdziemy do meritum. Akcja jest ogólnopolska. O tej godzinie, o 16 w całej Polsce. Podaje 107 miast. Później Ewa je odczyta. Oprócz tego również Berlin, Oslo, Bruksela. Naprawdę sprawy ingerencji polityków, sprawy praworządności w Polsce, w niezawisłość sędziowską zaszły tak daleko,
Ale rozpoczynamy tradycyjnie. Od odśpiewania hymnu i wysłuchania preambuły do Konstytucji, która jest głównym aktem prawnym w Polsce. Natomiast jako pewne nowum też będzie dzisiaj trzeci element odtwarzany z pendrive'a. Tak, żeby nam dać lepszy pogląd, będzie to przysięga sędziowska wygłoszona przez znanego Państwu pana sędziego Igora Tuleję. Zapraszam do hymnu. Stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkim, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Próbuję uroczyście jako sędzia Sądu Powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Przysięga sędziego. Od tego wszystko się zaczyna, a wcześniej jest konstytucja, która nadaje, że tak powiem, istnienie prawa i zastosowanie w życiu wolnego narodu. Tak jak mówiłem wcześniej, spotykamy się tutaj z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Jest z nami pani Martyna Wodyńska. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Martyna Wodyńska, jestem sędzią Sądu Rejonowego Gdańsk, Północ w Gdańsku. Jestem też członkiem Stowarzyszenia Justitia, które... które dzisiaj w Warszawie o tej samej godzinie zainicjowało manifestację. Hasłem tej manifestacji jest: robimy to dla wszystkich. I proszę Państwa, to już dawno nie są indywidualne sprawy poszczególnych sędziów, naszych kolegów. To są sprawy nas wszystkich, bo nie tylko my tu zgromadzeni to odczuwamy, ale też ci tam na jarmarku, tłumnie zgromadzeni, ludzie, którzy tu dziś nie przyszli i ci, którzy mają zupełnie inne od nas zdanie. Bo nasze decyzje, o ile będą w warunkach niezależności i niezawisłości podejmowane, dają wam, nam wszystkim gwarancję tego, że konstytucyjne prawo do sądu będzie cały czas gwarantowane. Wszelkie naciski są naruszeniem, które wydaje się być przez wiele osób kompletnie nierozumianych, jeśli chodzi o prawdziwe konsekwencje tego. Moim zdaniem, nie tylko moim, ale też moich kolegów i myślę, że wielu z nas Polaków, jest tak, że powinniśmy być systemowo wolni od nacisków, bo inaczej będziemy myśleć, że w naszych sprawach sędzia kalkuluje decyzje od tego, czy jemu coś nie zagraża, a tego nie chcemy. I decyzje ubiegłego tygodnia, w szczególności w Olsztynie względem sędziego, który został w trybie natychmiastowym bez uzasadnienia odwołany z delegacji, w stosunku do którego w sekundę wytoczono postępowanie dyscyplinarne, któremu grozi postępowanie karne i który wreszcie został zawieszony w czynnościach sędziego na okres miesiąca, jak też późniejsze decyzje krótko po tym względem trzech sędziów z Krakowa, właśnie za merytoryczne, odważne i niezawisłe decyzje, to jest
palec w naszym kierunku władzy, która nam pokazuje, będziemy was karać za niektóre decyzje. Nie podobają nam się wasze decyzje i możemy wyciągać z tego konsekwencje, sankcje. I o ile jest wśród nas wielu odważnych i mam nadzieję, że zawsze tak będzie, to jest to wyraźny sygnał, że ktoś kiedyś się zacznie bać. I wtedy naprawdę ta niezależność, niezawisłość będzie w sferze może nawet fikcji. I te działania władzy, oprócz tego, że są również dla nas powodem, dla których w zasadzie nie ma dnia, żebyśmy o tym nie dyskutowali, to są to działania, które otwierają drzwi do dalszych nadużyć, których nawet dziś nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo tych, które dzieją się teraz, też sobie nie wyobrażałam. I wydaje mi się, że trudność polega również na tym, że to jest duża pokusa mieć władzę nad sądami i rzadko komu przyjdzie chyba odwaga, żeby to zmienić. Niezależnie od tego, czy ci, czy tamci politycy będą u władzy. A to naprawdę będzie koniec niezależności i koniec trójpodziału władzy w tym kraju. I trzeba głośno, odważnie i zdecydowanie o tym mówić. Dziękuję bardzo, że państwo tu jesteście. Wolne sądy! 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 Obronimy! Obronimy, no i co? Tak jak pani sędzia powiedziała, na stronie, którą prowadzę, ktoś napisał pod jednym z wydarzeń dotyczących szykanowania sędziów: o, wzięli się za sądy, ciekawy kto następny. Odpisałem, że nieważne już kto następny, bo jeżeli przegramy trzecią władzę, to wtedy można za złe spojrzenie, za wszystko zostać ukaranym, ale wiemy, że sędziów dobrej woli, parafrazując Niemena, jest więcej. Zresztą wiemy to po wyborach do KRS-u, kiedy z ponad 10 tysięcy sędziów było 18 kandydatów, z tego wybrano 15 i do dziś niejasna jest sprawa dokonania tego wyboru. Także wpisy, pewne wątpliwości się pojawiają, ale po to tutaj jesteśmy, żeby wolne sądy obronić, bo wolne sądy są dla nas, dla obywateli i sędziowie muszą mieć komfort sprawowania swojego urzędu w sposób niezawisły. Zapraszam teraz naszego kolejnego komentatora, co niedzielnego zresztą, pana mecenasa Marka Kanowkę. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że tak wielu z nas nie poszło na jarmark, a przyszło tutaj, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje ostatnio w Polsce. Proszę państwa, jeżeli znikną wolne sądy, jeżeli sędziowie przechodząc tutaj od poniedziałku do piątku do pracy, normalnej, uczciwej, rzetelnej pracy, wykonując swoje obowiązki sędziowskie, będą się bali przyjść tutaj i wydawać wyroki, które być może nie spodobają się przedstawicielom władzy, to nie mamy co robić w państwie, w którym będziemy dalej mieszkali. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby sędzia przed wydaniem wyroku, po analizie materiału dowodowego, zaczął się zastanawiać, czy jak wydam wyrok, to się komuś on będzie podobał, czy nie będzie podobał, a może przeniosą mnie do innego sądu na drugi koniec Polski, a może cofną mnie z delegacji sądu okręgowego do sądu rejonowego. Tak być nie może. Ja myślę, panie sędzio Nawacki z Olsztyna, prezesie sądu, który wybrał bardzo dziwną drogę sędziowską, że też pan w domu posiada lustro i rano jak pan wstaje, to niech pan spojrzy w to lustro i zobaczy, czy widzi pan tam twarz uczciwego człowieka sędziego, czy widzi pan tam karierowicza, bo tak dalej być nie może. Nie może być takiej sytuacji, że człowiek, który wybrany z list polityków, który sam na siebie podpisywał skierowanie do neo-KRS-u, odważa się bez żadnego uzasadnienia, bez żadnego powodu zawiesić sędziego, który wykonuje tylko i wyłącznie to, co mu nakazuje przepisy prawne i
jego własne sumienie, nie kieruje się żadną decyzją polityczną. Ja myślę, proszę Państwa, że dobrym etapem byłoby, żeby w każdym sądzie rejonowym, w każdym sądzie okręgowym i apelacyjnym zawisła lista hańby. Ta lista hańby powinna zawierać 15 nazw. Proszę popatrzeć, jak to rzeczywiście jest, że wśród 10 tysięcy sędziów uczciwie i rzetelnie pracujących znalazła się tylko grupa 15 osób, która tutaj bardzo szybko chciała awansować. To tak samo jak w Ministerstwie Sprawiedliwości znalazła się ściśle określona grupa sędziów, którzy za pomocą hejtów, wyzwisk i innych rzeczy w zasadzie przekraczających prawo zaczęła funkcjonować i dalej funkcjonuje. Tak być nie można. Nie może. Jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby poprzeć tych wszystkich sędziów, którzy w sposób uczciwy, niezależny, niezawisły wykonują swoją pracę. Żeby ci sędziowie mogli tak pracować, to również my, adwokaci, radcowie prawni, powinniśmy ich w tym wspierać. I po to tutaj jesteśmy i mamy jedno przesłanie. Trzymajcie się, wykonujcie swoje obowiązki sędziowskie zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z własnym sumieniem. To myślę, że niedługo to się skończy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem wcześniej, równolegle protestuje ponad 100 miejscowości na terenie kraju. Poza tym jest również Berlin, Oslo, Bruksela. Teraz proszę, żeby Ewa odczytała wszystkie miejscowości, w których razem stajemy pod sądami w obronie wolnych, niezawisłych sądów. Na liście mam 97. Jeżeli coś Wam przyjdzie jeszcze do głowy, to będę wdzięczna za podpowiedź. Stoimy, zacznę. Berlin. Brawo! Białystok. Bielsko-Biała. Bruksela. Bydgoszcz. Chrzanów. Częstochowa. Dąbrowa Górnika. Tu się wtrącę. W ostatniej chwili dopisało się Gabrysia Żazarek w Cieszynie, także na pewno jest Cieszyn. Cieszyn jest przed Dąbrową Górniką. Drawsko Pomorskie. Dzierżoniów. Elbląg. Gdańsk. Gdynia. Giżycko. Głogów. Gorzów Wielkopolski. Grodzisk Mazowiecki. Grudziądz. Grodzisk Wielkopolski. Gryfice. Hrubieszów. Jelenia Góra. Kalisz. Katowice. Kielce. Szętrzyn. Kołobrzeg. Konin. Koszalin. Kościan. Kościerzyna. Kraków. Krosno. Kutno. Legionowo. Leszno. Lęborg. Lubaczów. Lubań. Lublin. Łódź. Mińsk Mazowiecki. Morąg. Rągowo. Myślenice. Nakło nad Notecią. Nowy Sącz. Nowy Targ. Nysa. Olkusz. Olsztyn. Opolek. Oslo. Ostrowiec Świętokrzyski. Ostrów Wielkopolski. Oświęcim. Płock. Poznań. Przemyśl. Pyrzyce. Raciborz. Radom. Rybnik. Rzeszów. Sandomierz. Sanok. Sierpc. Siemiatycze. Słupsk. Sopot. Starachowice. Stargard.
Brawo! Sucha Beskidzka. Brawo! Sucha Łuki. Brawo! Szczecin. Brawo! Szczeciny. Brawo! Świnoujście. Brawo! Tarnobrzeg. Brawo! Tarnów. Brawo! Toruń. Brawo! Wadowice. Brawo! Warszawa. Brawo! Wejherowo. Brawo! Wejgorzewo. Brawo! Wieliczka. Brawo! Włocławek. Brawo! Wrocław. Brawo! Zakopane. Brawo! Zamość. Brawo! Tujska Wola. Brawo! Zgierz. Brawo! Zielona Góra. Brawo! Złotów. Brawo! Żary. Brawo! Żory. Brawo! I Żywiec. Brawo! I być może jeszcze kilka innych filmów. Tak, a to jeszcze był Piotr Trybunalski. Bo to też w ostatnim samego końca się działo wszystko. Jest z nami jeszcze nasz kolejny stały komentator codzienny, pan mecenas Krzysztof Woliński, troszkę jest dumny, to ja poproszę, żeby zaczął w naszym kierunku się powoli przemieszczać. A w międzyczasie dotarło do nas oficjalne stanowisko, oficjalny komunikat Justiki, który odczyta Leszek. Proszę. Dzień dobry. Justitia Polska apeluje o odczytanie tego apelu w trakcie dzisiejszych zgromadzeń w obronie sędziów i sędzin w całej Polsce. Szanowni Państwo, robimy to dla wszystkich. Organizujemy to wydarzenie, aby wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje obecnie w naszym kraju. Robimy to dla wszystkich Polaków, niezależnie od wieku, wyznania, miejsca zamieszkania czy poglądów politycznych. Mamy wspaniałych polskich sędziów, którzy postawili na szali karierę zawodową, a także życie osobiste swoje i swoich rodzin po to, żebyśmy w różnych sprawach, zarówno błahych, jak i poważnych, osobistych czy zawodowych, mieli pewność, że zwracamy się do niezależnego i bezstronnego sądu. Paweł Juszczyszyn stanął po stronie tych wartości, bo nie wyobraża sobie, że sędzia mógłby zachować się inaczej, gdy są wątpliwości prawne co do prawidłowości przebiegu procesu sądowego. Próbował zweryfikować zgłaszane zastrzeżenia, znając zwłaszcza treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale w ciągu kilku dni zwaliła się na niego cała machina, którą dysponuje władza polityczna. Uderzył w Ziobro i powiązane z nim osoby. Rzecznicy dyscyplinarni, członkowie neo-KRS-u, a także mianowany przez tegoż ministra prezes, który zasiada w neo-KRS, i uniemożliwił publikację tego poparcia. Teraz chce się pozbawić sędziego Juszczyszyna tego, co jest ważne dla niego i dla społeczeństwa. Możliwości pełnienia służby sędziowskiej i wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Z szykanowaniem polskich sędziów mamy do czynienia już od 4 lat. Używano wszelkich możliwych narzędzi. Najpierw była słynna kampania billboardowa mająca zniszczyć ich wizerunek, potem rozwiązania ustawowe w celu podporządkowania sędziów politycznej władzy, a także kupowanie przychylności sędziów rozmaitymi stanowiskami, wreszcie uruchomienie rzeczników dyscyplinarnych i neo-KRS. A tego wszystkiego jeszcze obrzydliwy hejt, który źródło było w Ministerstwie Sprawiedliwości. Teraz nadszedł czas wyzwania. Wierzymy, że nie zostawicie pana sędziego i jemu podobnych sędziów samych, godząc się, żeby zamiast nich wyroki wydawali polityczni urzędnicy. Wierzymy w nasze społeczeństwo i potrzebujemy wsparcia jak nigdy dotąd. Już za kilka dni zapadnie pierwsze orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie, której dotyczył wyrok TSUE. Ten wyrok Paweł próbował wykonać. Obawiamy się, że władza polityczna nie uszanuje wyroku Sądu Najwyższego i nie będzie chciała go wykonać, podobnie jak postąpiła w przypadku wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego opublikowanie list poparcia do KRS oraz podobnego postanowienia, które wydał Paweł w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Mówi się o sędziach, że jesteśmy ostatnim bastionem praworządności. To pewnie prawda, ale stanowimy ów bastion wspólnie ze społeczeństwem. Bądźcie z nami. Polskie sądy to nasze wspólne sądy. Nie pozwólcie politykom ich sobie odebrać. Robimy to wszystko dla wszystkich, bo chcemy, aby w Polsce żyli wolni ludzie, a sądy były wolne od władzy politycznej.
Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Obronimy! 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 Jak ważny jest ten apel, to chciałem zwrócić uwagę na ostatnie poczynania władzy pana Morawieckiego oraz innych sędziów rządu, którzy stwierdzili, że nie przyjmują do wiadomości wyroków TSUE. Pan Morawiecki wspomniał o tym przypadkowo na jakiejś budowie. Takie lekceważenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, lekceważenie polskich sędziów i polskiego wymiaru sprawiedliwości nie może mieć miejsca. Na to nie wyrazimy zgody. Będziemy bronić polskich sądów i ich niezawisłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan mecenas Krzysztof Woliński. Gdzieś go tutaj widziałem, ale jest. Już ci zapraszam. Przepraszam. Dzień dobry. Chciałem na początek spytać państwa... Głośniej. Czy nie jesteście na spacerze może? Spacerujecie? To może na początek wznieśmy okrzyk Solidarność! 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 Bo solidarność nas tu pod sąd dzisiaj przywiodła. Solidarność z sędziami. Moi drodzy, szanowni państwo, ojciec Wiśniewski, ten, który żegnał naszego prezydenta, prezydenta Pawła Adamowicza, wielokrotnie powtarzał i powtarzał: bronić wartości trzeba krzycząc, trzeba krzyczeć broniąc wartości. Nie można milczeć. I my dzisiaj rozpoczęliśmy spotkanie wołając: wolne sądy, solidarność. I musimy sobie po raz kolejny powtórzyć, o jakie wartości nam chodzi, jakich wartości bronimy. I mówimy stanowczo: bronimy wolności, czyli bronimy konstytucji, która opisuje nam, co to znaczy nasza wolność. W pierwszym artykule konstytucja, której bronimy, a bronimy nie książeczki małej, nie wydawnictwa, nie rzeczy, ale zbioru praw wspólnoty, naszej wspólnoty polskiej i europejskiej. I w tym pierwszym artykule mówi: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Konstytucja! 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 Kochani, ta konstytucja to jest fundament i to jest konstrukcja tej budowli, tego naszego domu,
Rzeczpospolitej Polskiej, naszej ojczyzny. I jeżeli mówimy dobro wspólne, którego mamy bronić, to znaczy nie tylko nasze tutaj, zebranych, wołających w obronie wolności, ale także tej drugiej strony ulicy, tego wspominanego już jarmarku. To jest nasze wspólne dobro. I jeżeli za ojcem Wiśniewskim krzyczymy, nie pozwolimy, broniąc wartości, to precyzujemy. Dzisiaj przyszliśmy tu bronić godności sądu, godności sędziów. Kochani, kochani, czy, ja pytam, czy sędziowie potrzebują obrony, naszej obrony? Słuchajcie, to, co się dzieje z wymienianym dzisiaj, ale przecież nie jedynym sędzią, panem sędzią Juszczyszynem, to jest odbieranie mu godności, czyli wartości podstawowej, naczelnej, o której mówi nam Konstytucja. Naczelnym, największym, nadrzędną wartością jest godność. Nie wolno jej pozbawiać nikomu. Można jej pozbawić się samemu. Ale każdemu, kto wymaga naszej obrony, podamy rękę. I dlatego tu stoimy. I dlatego mówimy, nie pozwolimy. Nie pozwolimy pozbawiać godności sędziego. Nie pozwolimy. Tak. Nie pozwolimy. Nie pozwolimy. Nie pozwolimy. Nie pozwolimy. Nie pozwolimy. Nie pozwolimy. Okay. Tak. Słuchajcie państwo. Można powiedzieć, nie pozwolimy, możemy zaprezentować tą postawę wykrzyczaną stojąc tu, ale przede wszystkim trzeba rozumieć, co to znaczy nie pozwolimy. Kiedy skończymy więc, kiedy skończymy manifestację, co to znaczy nie pozwolimy? Musimy rozumieć, do czego doszło, żeby rzeczywiście wyrazić niezgodę na to, co się dzieje. I wobec tego musimy wiązać te fakty. Przecież tyle miesięcy, tu co tydzień państwo stojąc, oczekiwaliśmy na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czekaliśmy cierpliwie. I doczekaliśmy się. 19 listopada tu świętowaliśmy orzeczenie. Orzeczenie naszego Trybunału. To, że on się znajduje w Luksemburgu, to niczego nie zmienia. Mógłby być i w Warszawie. To jest nasz Trybunał, nasz sąd. I on orzekł. Co on orzekł? Warto wiedzieć, warto się zastanowić, bo wówczas nasza obrona będzie obroną skuteczną. I otóż, wracając do tego orzeczenia z 19 listopada, dowiedzieliśmy się prawdy podstawowej, że sąd, który sądzi nasze sprawy, musi być sądem prawdziwym. O tym mówi nasza konstytucja, której bronimy. Ale broniąc, musimy znać jej treść. Wobec tego przypominam państwu, bo wierzę, że oczywiście znacie. Artykuł 45 konstytucji, naszej konstytucji, który co mówi?
Mamy prawo, my, obywatele, mamy prawo do rozpatrzenia sprawiedliwego naszej sprawy, z którą przychodzimy do sądu. Z naciskiem do sądu. I artykuł 45 mówi, określa, jaki to jest prawdziwy sąd, wymieniając cztery jego atrybuty. Pierwszy, to ma być sąd właściwy. Drugi, ma być niezależny. Trzeci, ma być bezstronny. I czwarty, ma być niezawisły. To są cztery określenia, atrybuty prawdziwego sądu zawarte w naszej konstytucji, w tym w naszym fundamencie, w tej naszej konstrukcji ładu, tego ładu praworządnego. I co zdarzyło się w Luksemburgu? W odpowiedzi naszego sądu, naszego trybunału na zadane pytania przez sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego, też naszego sądu, uzyskaliśmy jasną odpowiedź, której nie powinien zaciemniać żaden komentarz. Uzyskaliśmy jasną odpowiedź, że sąd ma być prawdziwy, a zatem musi być ta wiarygodność sądu, ta prawdziwość weryfikowana. I co się zdarzyło? Otóż polski sędzia w sądzie okręgowym, delegowany z sądu rejonowego, pan sędzia Juszczyszyn, zaczął zgodnie z tym rozstrzygnięciem sprawdzać wiarygodność sądu. Po co to robił? Z swojej ciekawości? Czy na złość ministrowi? On wykonywał najrzetelniej obowiązki wynikające z weryfikowania tego sądu, tych wytycznych, które nas, a przede wszystkim sędziów, w całej Europie, w całej naszej wspólnocie wiążą. Muszą sędziowie we wszystkich krajach od orzeczenia Trybunału 19 listopada weryfikować prawdziwość sądu. I oczywiście pan sędzia Juszczyszyn zwrócił się do Kancelarii Sejmu po to, aby uzyskać odpowiedź, nie zaspokajając swoją ciekawość, ale po to, żeby móc zweryfikować, czy sąd, którego orzeczenie w drugiej instancji kontroluje, jest sądem właściwym w rozumieniu naszej konstytucji i zespołu praw, które tworzą naszą europejską wspólnotę. To nie było żadne jego widzimisię. I co spotkało sędziego? O tym już tutaj sędziowie i koledzy mówili. Postępowanie dyscyplinarne. Jest to rzecz niesłychana. Nie można się zgodzić na takie traktowanie sędziego, który realizuje te obowiązki wynikające i z konstytucji, i z orzeczenia naszego Trybunału, Trybunału Sprawiedliwości. I proszę Państwa, musiałem to powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, że mamy konkretną sytuację, nie jakąś abstrakcyjną wartość. Sorry. To jest wyłączanie. Wyłączyli nas. To jest pozbawianie prawa. Tak, proszę Państwa. No, tak czy owak, proszę Państwa. Wtedy dopiero bronimy autentycznej wartości, a nie jakiejś abstrakcyjnej, którą można wyśmiać. Konstytucja, wolność. Mówimy o konkretnej sytuacji, która dzisiaj zaszła, która dzisiaj dotyka sędziego, który orzeka w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nie w swoim własnym imieniu. W
Wobec tego my tu wołający solidarność, wolne sądy, wolność, równość, braterstwo i konstytucja i ci wszyscy, czyli my, którzy milczą, milczą może roztropnie, ale na pewno bohatersko, ale ci, którzy milczą dzisiaj i my, którzy wołamy, nie ma zgody na takie traktowanie sędziów, musimy zwrócić się do pana ministra. Panie ministrze, ja jako pański starszy kolega mogę panu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że można się cofnąć. Nie trzeba brnąć, szczególnie w momencie, kiedy słyszy pan rzeczowe argumenty. Nie trzeba brnąć, można się cofnąć. I pragnąłbym panu życzyć, żeby pan przemyślał. Każda reforma, czy każdy zamysł twórczy, który ma w konsekwencji prowadzić do zmian, być może w zamyśle dobrym, finalnie w trakcie prania okazująca się jako wadliwa, no może być cofnięta. Tak postąpił pan wiceminister Gowin, który reformował i w końcu wycofał się z reformy. Można to zrobić, tylko trzeba mieć odwagę cywilną i honor. To jest też wartość, której też tutaj bronimy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Tak jak pan mecenas wspomniał, stoimy tutaj co tydzień i tutaj trzeba przypomnieć, stoimy z inicjatywy Irka Janoszaka, bo od tego się wszystko zaczęło. Po lipcowych protestach Irek zaproponował co niedzielne protesty pod sądem. Nie ma go dzisiaj tutaj z nami, pozdrawiam go serdecznie. W trakcie tych dwóch lat protestów zawsze spotkaliśmy się z życzliwością władz miasta. Bywali u nas prezydenci miast, są ich dzisiaj. Tutaj swój ostatni protest, tam był też prezydent Paweł Adamowicz. Stąd poszedł na światełko do nieba. Dzisiaj w imieniu Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest pan Piotr Grzela, którego za chwilkę poproszę, ale też jest daleko, a dzisiaj udzielimy gościnę w pierwszej kolejności panu prezydentowi Sopotu Jackowi Karnowskiemu. Myślę, że pan Piotr wyrazi zgodę. Dzień dobry. Chodź Piotr, będziemy mówić razem. Proszę Państwa, może powinienem być w Sopocie, ale zostawiłem tam zastępców, radnych, przyjechałem do Gdańska, bo Was jest tutaj naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo dużo. To świetnie, że jest nas tak dużo. Jest grudzień i ten grudzień w Gdańsku jest symboliczny i oby już nigdy nie był tragiczny. Dlatego musimy demonstrować i walczyć o wolność, bo Polska nie może mieć kryształowej twarzy Panasia. Polska nie może mieć sprawiedliwej, bohaterskiej twarzy Piotrowicza. Polska nie może mieć kulturalnej twarzy Pawłowicz. Polska musi mieć normalną, uczciwą twarz. Proszę Państwa, udało się nam wygrać wybory w Senacie, także nie dziwmy się, że prezes dostał nerwa. Pokazuje Polakom, że nimi gardzi. Po czym jest powoływanie Panasia, Piotrowicza czy Pawłowicz? Jest przykładem pogardy dla innych, tak jak wystawienie przez prezydenta Dudy Macierewicza do prowadzenia pierwszych obrad Sejmu. Hańba! Hańba! Tak jak hańbą jest Jacek Kurski w telewizji publicznej, który żył naszego przyjaciela Pawła Adamowicza. Ostatnio uznał, że Zenon to jak Lutosławski.
To naprawdę trzeba mieć duże poczucie wartości i kultury. Nie ma dzisiaj z nami pani prezydent Gdańska, powie o tym pewnie Piotr, jest za granicą, prosiła, żeby was wszystkich pozdrowić, powiedzieć, że jest zawsze z wami. Tak jak my jesteśmy z wami, bo my samorządowcy się nigdy nie poddamy. My samorządowcy będziemy zawsze walczyć. Prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i radni będą zawsze ze swoimi mieszkańcami, a tymi mieszkańcami są także sędziowie. I będziemy zawsze z wami i zawsze wam będziemy wspierać. Dziękuję bardzo tego z Piotrowi Grzelakowi. Dobry wieczór, pozdrawiam od prezydenta Aleksandry Dulkiewicz, która w tej chwili wraca z zagranicznej podróży. Jest z nami, bo też rozmawialiśmy dzisiaj, kazała wszystkich pozdrowić. Serdecznie pozdrawiam. Przekażę pozdrowienia. Im się wydaje... Głośniej, proszę. Im się wydaje, że mogą nami opanować trzy emocje. Że może nas opanować strach. Że może nas opanować egoizm. Że może nas opanować zniechęcenie. Mówią nam, po co się wychylać. Przecież możesz sobie zaszkodzić. Możesz sobie złamać karierę. Używają również przemocy, jak w przypadku sędziego Juszczyszyna. To jest przemoc, przemoc prawna. Mówią, po co akurat ciebie to nie dotyczy? Nie bierz tym udziału, to dotyczy kogoś innego. No dzisiaj to jest sędzia Paweł Juszczyszyn, kiedyś może być to inny sędzia, kiedyś to może być inny samorządowiec. Kiedyś to może być każdy z nas. Mówią, przychodzicie pod sąd od tylu lat, a my w tym czasie łamiemy konstytucję, złamaliśmy Trybunał Konstytucyjny, złamaliśmy Krajową Radę Sądownictwa. No chyba już nie ma sensu, żeby przychodzić pod ten sąd, bo my i tak jedziemy dalej. Nieprawda. Dał nam przykład pan sędzia Paweł Juszczyszyn. Obronimy wolne sądy. Wolne sądy obronimy. Zmierzamy do końca, to będzie, że jeden z głośników już nawet nie wytrzymał, a twardy nie jest jeszcze tak zimno. Ja osobiście dziękuję Państwu w imieniu sędziów. Myślę, że będziemy się tutaj spotykać z tego, co obserwujemy od kilku lat. Zacietrzewienie władzy jest ogromne i tak łatwo nie opuszczą. Nie interesują ich wyroki CUE, nie interesuje ich Unia Europejska w momencie, kiedy nie jest im do tego potrzebna. Także musimy tutaj być, musimy trwać, musimy wspierać sędziów, musimy walczyć o taką Polskę, jak była kiedyś, żeby tą wolnością naprawdę można było oddychać. Dziękuję Państwu za przybycie. Proszę obserwować wydarzenia na Facebooku. Jest taka strona Marsze Protestu Wydarzenia Trójmiasto. Miasto. Tam wszystkie interesujące rzeczy, które się odbywają, pojawiają się i można w nich się oznaczać, można brać udział. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za przybycie. Oglądać wideokod, bo tam jest cały... Oczywiście, jeszcze można wideokod, później wideo transmisji się odbywają. Zgromadzenie uważam za rozwiązanie. Wolne sądy! 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 Obronimy! Wolne sądy!
cicho! Nie będziemy siedzieć cicho! Nie będziemy siedzieć cicho! Nie będziemy! Gdańsk kończy. Dziękujemy Państwu za bycie z nami. Prosimy o udostępnianie, tak żeby wszyscy w całej Polsce i na całym świecie mogli uczestniczyć w tych bardzo ważnych relacjach. Dziękuję, do zobaczenia.